Pani profesor, to zacznijmy od pytania raportu. Jak przemysł 4.0 wpłynął na inwestycje zagraniczne w krajach naszego regionu, a szczególnie w Polsce? Przede wszystkim zaczęłabym od tego, że w projekcie na początku stawiamy takie założenie, że wpływ przemysłu 4.0 na inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w tym w Polsce, będzie przebiegał dwutorowo. To znaczy z jednej strony mówimy o wpływie na same podmioty dokonujące inwestycji, czyli na głównie przedsiębiorstwa międzynarodowe, na ich strategie, na ich przewagi konkurencyjne. Będzie je na pewno zmieniał, modyfikował. Z drugiej strony jednocześnie będzie zmieniał pojęcie atrakcyjności lokalizacji i polityki prowadzonej wobec inwestorów, czyli i od strony podmiotów, i od strony krajów goszczących. Natomiast o czym trzeba wspomnieć? To jest nowa tendencja, nowy trend, coś, co się dzieje, więc trudno mówić o wpływie dotychczasowym, bo to zachodzi i będzie zachodziło w przyszłości. Dlatego też nasi respondenci zwracają na to uwagę i w ich wypowiedziach przejawia się raczej kwestia przewidywania, oczekiwań, też stawiania hipotez, niż konkretnego mówienia o dotychczasowym wpływie. Ale czy pandemia nie pokazała, że to jest rzeczywistość tak naprawdę, że to już nie możemy tylko o tym myśleć, jeżeli chodzi o trend czy o eksperyment, tylko że to jest nasza rzeczywistość? Pandemia na pewno pewne procesy przyspieszyła i tutaj w kontekście digitalizacji to nie ulega wątpliwości. Zastosowanie narzędzi cyfrowych, zastosowanie nowych technologii to jest coś, co miało zachodzić przez lata, a de facto pojawiło się z dnia na dzień. Zostaliśmy trochę zmuszeni do takiego przyspieszonego kursu, przyspieszonego zastosowania tych narzędzi. Natomiast pamiętajmy, że przemysł 4.0 to trochę więcej niż zastosowanie cyfrowych technologii. I to jest pojęcie szersze, to jest coś, co określa się często mianem ewoluującej rewolucji, czyli kolosalne zmiany, ale nie z dnia na dzień. I my w tym projekcie w zasadzie... Ale chyba w turbotempie, prawda? Jednak. Teraz przez COVID pewnie... Inaczej niż w poprzednich rewolucjach przemysłowych. Pewnie przyspieszone, natomiast gdy mówi się o przemyśle 4.0 i wpływie, to generalnie mówi się o tym, że to jest z jednej strony ta szybkość, ale także i zakres, skala, różnorodność zmian. Czyli coś, co się dzieje, natomiast no, na razie jeszcze wpływu takiego ewidentnego nie mamy. Trudno to zmierzyć, trudno jednoznacznie ocenić, jak przemysł 4.0 wpłynął na same inwestycje. Natomiast przewidywania są faktycznie takie, że będzie to wpływ bardzo, bardzo duży i taki wielowymiarowy. Czyli nie możemy mówić tylko, jakby poruszać się w tym obszarze spadnie, wzrośnie, bo te zmiany będą daleko idące i jak gdyby wielowymiarowe. Ale to jest najciekawsze, to spadnie czy wzrośnie według stanu rzeczy na teraz? Jakbyśmy zostali na tym poziomie, który teraz mamy i z tym tempem, który teraz mamy w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Inwestycje generalnie na świecie spadną z powodu COVID i tutaj wszystkie raporty są jednoznaczne i wskazują na przeróżne czynniki, które się do tego przyczyniają. W pierwszej kolejności to jest oczywiście recesja, to jest w związku z tym wycofywanie się z projektów inwestycyjnych, spadek reinwestowanych zysków. To jest też po stronie polityki pewien powrót do może nie nacjonalizmów, ale większych restrykcji w polityce inwestycyjnej, handlowej. I to będzie miało swoje reperkusje na wielkość inwestycji. Także no, obraz i perspektywy nie najlepsze, ale region póki co daje sobie radę całkiem nieźle. Jest atrakcyjny. No właśnie, bo jak Pani ocenia tutaj naszą cyfrowość i stan transformacji cyfrowej, to w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o tą ewolucję przemysłową w Polsce i w krajach naszego regionu, to jak wypadamy na tle globalnej konkurencji? No na tle konkurencji w rozumieniu tego świata zachodniego, Europy Zachodniej, wypadamy niestety dość słabo i tutaj można powoływać się na różne badania, na rankingi, indeksy. Tym najczęściej przytaczanym jest DESI, czyli ten indeks Komisji Europejskiej, który jak gdyby kompozytowo, wielowymiarowo mierzy zaawansowanie cyfrowe i ten stan transformacji cyfrowej. 23 miejsce Polski w ostatnim rankingu, no to nie napawa optymizmem. W innych badaniach też jesteśmy klasyfikowani jako kraj wahający się, pozostający w tyle, nadrabiający, naśladowca, czyli na pewno dużo, dużo do zrobienia.
Natomiast też, co warto podkreślić w Polsce, i to wynika z naszych badań, z rozmów z ekspertami, mamy na pewno firmy, które stosują zaawansowane technologie. Mamy takie superstars, natomiast to nie ma charakteru masowego. To są pewne wyspowe, indywidualne rozwiązania. Brakuje nam masowości, brakuje nam, że ta cała cyfrowa rewolucja i transformacja cyfrowa zachodzi na szeroką skalę i dotyka większej liczby podmiotów. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie ma strategii tej transformacji cyfrowej w naszym kraju? To też się pojawiło w naszych badaniach i było wprost nawet jak gdyby wyartykułowane przez jednego z respondentów. Polskie firmy bardzo często tkwią trochę w takiej strefie komfortu. Jest im dobrze. Wypracowały pewne przewagi konkurencyjne i nadal mogą je wykorzystywać. Nie czują się jeszcze zmuszone do tego, żeby wyjść poza tą strefę, żeby otworzyć je na coś nowego, bo ciągle wygrywają dobrą ofertą, połączeniem dobrej jakości przy względnie niskich cenach, wykwalifikowana kadra, dobra jakość. To jest coś, na czym myśmy zbudowali tą przewagę. Czyli tanie koszty pracy, zamiast sztucznej inteligencji i robotów. Do tej pory w zasadzie tak, i te badania też takie ekonometryczne, bardziej zaawansowane, ekonomiczne, też wskazują, że my jesteśmy raczej takim centrum dość, że tak powiem, średnio lub nisko zaawansowanych produkcji. Pojawiają się oczywiście nowe inwestycje i tutaj chciałabym wspomnieć o tych dwóch jak gdyby takich wartych uwagi inwestycjach, planach z wiosny tego roku, czyli Google Cloud Region End i Microsoft Data Center. Nowy typ inwestycji, co z tego wyjdzie i jakie to będzie miało wpływ na atrakcyjność naszego kraju, jak to zmieni oblicze inwestycji w Polsce, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast póki co, niestety dominujące inwestycje to były te z tego nie najwyższego poziomu, tak można powiedzieć. Pani profesor, mówi Pani o zachowaniu firm, że nie chcą wyjść ze strefy komfortu. A jak Pani ocenia politykę państw? Czy państwa zachęcają firmy i tworzą regulacje, które by przyspieszyły tę transformację cyfrową, czy biernie patrzą z boku na to, co się wydarzy w sektorze prywatnym? Faktycznie państwa robią bardzo dużo i w opinii wielu ekspertów to zaburzy dotychczasową równowagę, oznacza pewną ingerencję w działalność rynku, bo oczywiście znowu pewne państwa mogą pozwolić sobie na więcej, mają fundusze, mają możliwości i to wsparcie i ta polityka jest bardziej zaawansowana, co przekłada się na przewagi konkurencyjne firm. Natomiast wspomniał Pan o regulacjach i faktycznie te regulacje wyszły też w naszych badaniach, pojawiły się w odpowiedziach, że kwestie regulacji, norm prawnych to będzie jeden z elementów, który będzie definiował atrakcyjność państw dla inwestycji zagranicznych właśnie w tej dobie cyfrowej rewolucji. Jak wiemy, te regulacje raczej tworzone są na poziomie unijnym niż krajowym, więc tutaj pole manewru jest niewielkie. Natomiast i w Polsce, i w krajach pozostałych Grupy Wyszehradzkiej faktycznie państwo robi dużo, stara się i to nie tylko w tej sferze takiej deklaratywnej. Ale czy tutaj jeszcze można coś zmienić? Czy uważa Pani, że faktycznie rządy robią tyle, co mogą i oczywiście to się dzieje na poziomie europejskim, te regulacje, ale implementacja i tempo już zależy od rządów narodowych? Trudno mi się wypowiadać co do samych kwestii zaawansowania implementacji regulacji prawnych. Ten aspekt stricte prawny jak gdyby nie był tutaj tematem wiodącym naszych prac, on pojawił się przy okazji. Natomiast ja myślę, że warto podkreślić, że jednak Polska i inne kraje regionu starają się wesprzeć lokalne podmioty we wdrażaniu tej rewolucji. Oczywiście stosując różne metody, to są programy. W Polsce taki flagowy program to jest Fundacja Polska Platforma Przemysłu Przyszłości, która stara się też wielowymiarowo jak gdyby towarzyszyć podmiotom w tej rewolucji na różnych etapach. To jest trochę takie learning by doing, takie uczenie się poprzez jak gdyby eksperymentowanie, próbowanie, więc ja nie byłabym tak krytyczna wobec tych działań. Ja myślę, że oprócz tych inicjatyw potrzebne jest jednak zaangażowanie podmiotów i to poczucie z ich strony, ta potrzeba wyjścia poza tą strefę komfortu i chęć budowania przewag konkurencyjnych w trochę inny sposób niż do tej pory. A wspieramy siebie tutaj w ramach V4 i kto jest najlepszy, jeżeli chodzi o przemysł zero, o tą transformację cyfrową w ramach tej wyszehradzkiej czwórki? Najczęściej w rankingach przodują Czesi, a faktycznie tam ten stopień zaawansowania przemysłu 4.0, różne elementy, ale radzą sobie najlepiej.
Natomiast ja myślę, że tutaj trzeba wspomnieć o tym, że dużo mówi się o potrzebie wspólnego działania. Mówi się o tym, że powinniśmy być takim hubem w Europie Środkowej, że właśnie kiedy zjednoczymy siły i wspólnie zaczniemy podchodzić do transformacji cyfrowej, tylko wtedy możemy osiągnąć sukces, przyciągnąć jeszcze większą liczbę inwestorów. Natomiast niestety póki co chyba to pozostaje właśnie w tej sferze deklaracji, obietnic, takich życzeń. A niewiele się dzieje, bo mimo podobieństw, no jednak ciągle jesteśmy w jakimś tam sensie konkurentami, ciągle walczymy o tych inwestorów, właśnie no, często powodując no, jak gdyby no, negatywne konsekwencje dla pozostałych państw regionu. Także są pewne przesłanki do kooperacji, do mówienia jednym głosem, do wspierania się nawzajem, ale też musimy pamiętać o tym, że ciągle konkurujemy o tych najlepszych inwestorów. Czyli to jest tak naprawdę tylko grupa polityczna, bo jeżeli chodzi o gospodarkę, to wciąż, jak pani mówi, jest więcej tutaj konkurencji niż kooperacji. I to jest tak, że to się opłaca faktycznie. Pani się zajmuje tym regionem, jeżeli chodzi o ekonomię, o inwestycje bezpośrednie zagraniczne od wielu lat. To się opłaca, czy nie? Że ta synergia by się wszystkim opłacała jednak bardziej niż konkurencja? Pewnie by się opłacała, natomiast to jest właśnie też element, który pojawił się w badaniach. Firmy nie są przekonane do wdrażania nowych rozwiązań. Nie ma też tej współpracy na poziomie regionalnym z tego powodu, że nie ma jeszcze dobrze unaocznionych efektów pozytywnych. I brakuje, dosłownie, brakuje jakichś takich konkretnych przesłanek, przykładów, które skłoniłyby podmioty do współpracy, które skłoniłyby do pewnych ruchów w tym obszarze. I myślę, że no tutaj jest na pewno wiele, wiele do zrobienia. Być może taki projekt jak nasz będzie jak gdyby inspirował do dalszych prac, do dalszych działań. My sami chcielibyśmy te badania kontynuować, bo póki co to były raczej takie badania pilotażowe, wstępnego rozeznania. Natomiast z pewnością region tradycyjnie uznaje się za bardzo zależny i od inwestorów zagranicznych, zbudował swoją jak gdyby siłę też i zmodernizował się silnie po okresie transformacji właśnie dzięki jej napływowi inwestycji, choć mogą pewne z nich wzbudzać jakieś tam kontrowersje i to generalnie one bardzo przyczyniły się do rozwoju tego regionu i warto dalej działać razem, pozostawać nadal atrakcyjnym regionem dla napływu kolejnych inwestorów. Natomiast tu też chciałabym zaznaczyć jedną rzecz. Jesteśmy podobni, mamy wiele cech wspólnych, jeżeli chodzi o rolę inwestorów, natomiast też ujawniają się liczne różnice. Pamiętajmy o tym, że inwestycje zagraniczne są w Polsce bardzo ważne, ale nie tak ważne jak na przykład w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej, gdzie udział inwestorów, udział inwestycji w PKB, wartości dodanej jest znacznie większy i tam ta zależność wprost jest istotniejsza. Także charakter, u nas jednak wielu inwestorów dokonało inwestycji w obszarze z usługą. Węgry przede wszystkim, Czechy, to są inwestycje w sektorze motoryzacyjnym, to jest typowa produkcja. Więc te różnice też powodują pewnie, że trochę trudno wypracować jedno wspólne stanowisko, bo te interesy mamy no, troszkę różne też, już jeżeli chodzi o szczegóły. Nie obawia się pani tego, że przedsiębiorcy i też trochę rządy jednak biernie obserwują to, co się dzieje, liczą na to, że będą przyjmować rozwiązania albo że to po prostu zostaną wymuszone pewne rozwiązania, bo na zachodzie od nas to się po prostu wydarzy i pewne rozwiązania wtedy będzie można kopiować? Pewnie trochę tak jest. Do tej pory inwestorzy zagraniczni byli traktowani jako taki kanał, transfer know-how, technologii, kapitału, były tym takim nośnikiem i dawcą wielu nowych rozwiązań. Nie chodziło tylko o czysty kapitał, o czyste fundusze. I teraz też pojawiają się badania, sama jestem zaangażowana w takie prace, w których staramy się zbadać, na ile ci inwestorzy zagraniczni, na ile filie tworzone przez nich w naszym kraju mogą być takim wehikułem, który jak gdyby przyniesie nam te rozwiązania w ramach przemysłu 4.0. Pewnie w jakimś stopniu tak, natomiast pamiętajmy, że tutaj cały szereg innych czynników musi być spełniony. Często pojawia się kwestia absorpcji, zdolności naszych do wchłaniania tych nowych technologii. I pamiętajmy też, mówiąc o cyfrowej rewolucji, o tej transformacji, że to coś więcej niż tylko konkretna technologia. To jest zmiana modeli biznesowych, to jest zmiana kreowania wartości, to jest cały pakiet zmian. I pewnie dlatego tak trudno to jakoś szybciej wprowadzić, bo jak gdyby mówimy o zmianach w tak różnych obszarach jednocześnie,
Może te zmiany faktycznie wymagają bardzo kompleksowego podejścia i stąd te trudności być może. A mogłaby Pani powiedzieć coś konkretnie właśnie na ten temat, bo to jest to, co też piszecie w raporcie, że czwarta rewolucja przemysłowa to nie tylko nowe technologie, to nowe modele biznesowe, to także zupełnie nowi aktorzy i potrzeba przedefiniowania wielu dotychczasowych pojęć, takich jak przemysł czy inwestycje. To rodzi oczywiście pewne konsekwencje także w obszarze pozyskiwania inwestycji czy szerzej polityki wobec BIZ, czyli bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jak Pani to jako naukowczyni definiuje przemysł 4.0, inwestycje 4.0, te nowe modele biznesowe, o co dokładnie tutaj chodzi, czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim, gdy mówimy o przemyśle, no to już coraz rzadziej lub prawie w ogóle nie traktujemy tego w kategoriach tylko i wyłącznie produkcji. Mówimy o tej hybrydyzacji, o tym, że przemysł i produkcja idą w parze z serwisyzacją, z rosnącą rolą usług. Mówimy o platformizacji ekonomii, o nowych sposobach tworzenia wartości, o ekonomii współdzielenia, czyli także tutaj pojawia się mnóstwo nowych, jak gdyby takich komponentów, które redefiniują, czym jest inwestycja, czym jest przemysł. W kontekście przemysłu 4.0 i inwestycji zwraca się uwagę na to, że te inwestycje będą coraz bardziej ulotne, coraz lżejsze. Mówi się o tym tak dosłownie lighter footprint, czyli ten odcisk, to piętno, jakie wywierają, będzie jak gdyby słabszy. My się przyzwyczailiśmy przez lata mówić o inwestycjach w kontekście, ile stworzono nowych miejsc pracy, ile funduszy napłynęło. Im więcej, tym lepiej. Ale myślę, że te czasy takiego właśnie bardzo dosłownego, absolutnego porównywania i mierzenia inwestycji trochę się kończą. I teraz zależy nam na czymś zupełnie innym. Zależy nam na pozyskiwaniu właściwych inwestorów, inwestorów z właściwą technologią, którzy wniosą coś specyficznego i to, na co też zwracamy uwagę w raporcie. Mówiąc o pozyskiwaniu inwestorów, musimy pamiętać o tym nie tylko, żeby ich przyciągnąć, natomiast żeby ich utrzymać. W dobie takich bardzo ulotnych inwestycji, inwestycji, które właśnie bazują na tych rozwiązaniach cyfrowych, na tych technologiach, które umożliwiają współpracę na odległość, utrzymanie inwestora w danym miejscu, to się robi coraz większe wyzwanie. I to jest, myślę, kluczowe dla w tym obszarze polityki pozyskiwania BIS, czyli nie tylko pozyskiwanie, ale utrzymywanie i to takie, powiedziałabym, zakorzenianie, wplatanie tych inwestorów zagranicznych w ten lokalny ekosystem, żeby lokalne podmioty korzystały, żeby ten rodzaj więzi, które się wytworzą, był tak silny, żeby po prostu inwestorowi nie opłacało się odejść z danego kraju. To jest, myślę, bardzo ważne. A jak Pani porównuje to starcie już nie teraz tylko w ramach V4, już nie tylko w ramach Europy, tylko Europa albo szerzej Zachód kontra Chiny, to kto na razie wygrywa, dlaczego są to Chiny i czy uda nam się pokonać ten dystans jako Europa? Ja myślę, że będzie bardzo trudno. Nie jestem znawcą Chin, nie jestem tutaj znawcą tych, że tak powiem, kwestii ucyfrowienia gospodary w tym kontekście szerszym, transatlantyckim czy światowym, ale mam wrażenie, że będzie bardzo trudno wygrywać w związku, no właśnie odnosząc się do tych regulacji prawnych, tego, że te regulacje są różnie traktowane i jest pewien taki arbitraż prawny, można powiedzieć, warunki lepsze lub gorsze do działania, które wynikają właśnie z różnego podejścia do kwestii własności intelektualnej, ochrony patentowej, tego typu kwestii. Także myślę, że też w grę wchodzą możliwości wsparcia ze strony rządów. I to są kwestie, które coraz częściej pojawiają się w badaniach ekonomicznych, w artykułach naukowych, gdzie zwraca się uwagę, że to zaplecze i to wsparcie ze strony rządu, ze strony krajowej administracji bardzo rzutuje na możliwości, na przewagi konkurencyjne podmiotów. I wiadomo, że kraje, ich możliwości finansowe rządów są bardzo różne i nie wszystkie mogą pozwolić sobie na takie hojne wspieranie tej rewolucji i pomaganie z lokalnym podmiotom we wdrażaniu tych rozwiązań. A jeżeli chodzi o, no to było duże pytanie właśnie od tutaj Zachód kontra Chiny, ale też się Europę Środkowo-Wschodnią, też V4 była traktowana, teraz to się troszeczkę osłabiło, choć może nie we wszystkich krajach, bo na Węgrzech to jest inaczej, że Chiny jednak tutaj chcą właśnie przejąć kontrolę nad rozwojem, szczególnie właśnie przemysłu 4.0 w tej części, naszej części Europy. Czy nadal Pani widzi te wpływy, że one faktycznie właśnie w tym obszarze przemysłu 4.0 się dokonują, że
tu jest jakaś konkurencja między amerykańskimi rozwiązaniami, czy też europejskimi, a tymi, które Chiny w ramach też projektu przez prezydenta Xi zaproponowanego, czyli nowego jedwabnego szlaku, że tutaj odbywa się jakaś konkurencja między Wschodem a Zachodem, także właśnie w tym obszarze gospodarczym, czy może szczególnie w obszarze gospodarczym? Myślę, że na pewno, choćby dlatego, że Chiny mają przecież swój słynny flagowy program, który mówi wprost o rewolucji cyfrowej, o wdrażaniu i no, właśnie modernizacji całej gospodarki w tym kierunku. Same Chiny czy Stany Zjednoczone, powiem szczerze, nie wybrzmiały aż tak w naszym projekcie, ale może to dlatego, że ten projekt jak gdyby po raz kolejny potwierdził, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje regionu, jeżeli chodzi o inwestycje, są bardzo, bardzo związane z tym rdzeniem Europy, czyli głównie z gospodarką niemiecką. I mówi się często, że jesteśmy taką fabryką lokalną dla Europy, że te więzi naprawdę są bardzo daleko idące. W związku z tym, gdy mówiliśmy o wpływie, o tej roli inwestorów zagranicznych, ich rozwiązań na nasze gospodarki, to raczej w kontekście właśnie wpływu niemieckiego, czy tutaj europejskiego, a nie chińskiego, a nie amerykańskiego. Te kwestie aż tak nie wybrzmiały, raczej te właśnie europejskie. W Polsce to nie jest tak widoczne, ale z tego co wiem, na przykład na Węgrzech, to wpływ ten jest na tyle silny, że już zaczynają być formułowane obawy o pewien dualizm i daleko idącą zależność. To znaczy dawcą tych rozwiązań są właśnie tylko inwestorzy zagraniczni, a w związku z tym dochodzi do pewnej polaryzacji. Te podmioty, które są związane z inwestorami zagranicznymi, są dużo bardziej zaawansowane, a podmioty lokalne węgierskie, które nie mają do tego dostępu, no niestety cierpią. I ta polaryzacja jest pewnym ryzykiem, jest powoli obserwowana. Jak to będzie dalej przebiegało, no trudno powiedzieć. W Polsce póki co nie mamy takich wyników i nasze badania też nie wskazują, żeby był to problem. Panie profesor, bo Pani się zajmuje inwestycjami zagranicznymi, dlatego jeszcze wykorzystam to, że rozmawiamy i zapytam, jakie w tej chwili inwestorzy zagraniczni widzą największe bariery, jeżeli chodzi o swój rozwój, swoją przyszłość w Polsce? Oprócz pandemii, to jest oczywiste, to dotyczy wszystkich. To jest oczywiste. Powiem szczerze, że nasz projekt zaczął się przed samą pandemią i my troszkę o tym wspominamy, chociaż staraliśmy się trzymać tego oryginalnego problemu i zbadać wpływ przemysłu 4.0 na inwestycje, jak gdyby abstrahując od zmian covidowych, pandemicznych. Tak samo kwestie barier czy trudności też nie były jakby eksplicite przedmiotem naszych badań i one, powiem szczerze, aż tak bardzo nie wybrzmiały, natomiast pewnie ogólnie pojawiają się tu kwestie ewentualnej niestabilności, kwestie polityczne do pewnego stopnia, przyjęcia euro. Więc takie elementy makro się pojawiają, ale z drugiej strony nasi respondenci zwracają uwagę, że będąc członkiem Unii Europejskiej, jednak no, gospodarką dość stabilną, mimo tych tymczasowych zawirowań, raczej nie jest najgorzej, tak bym powiedział. Będąc członkiem Unii Europejskiej. To jeszcze zupełnie na sam koniec, to nie wprost do raportu, ale pytanie, przed którym pewnie społeczeństwa w przemyśle 4.0, w erze 4.0 będą stałe. Jest Pani za opodatkowaniem pracy robotów? Dobre pytanie. Powiem szczerze, że nie zastanawiałam się nad tym, ale myślę, że chyba w momencie, kiedy będzie to związane z substytucją pracy człowieka przez pracę robota, być może takie rozwiązanie byłoby wskazane i w pewien sposób wyrównałoby szanse tych różnych podmiotów na rynku. Natomiast w nawiązaniu do tych kwestii rynku pracy myślę, że sprawa tego minimalnego gwarantowanego dochodu, który też coraz częściej pojawia się w dyskusji w kontekście przemysłu 4.0, to jest coś, co będzie wymagało naprawdę poważnego zastanowienia się i myślę, że prędzej czy później będziemy musieli się z tym zmierzyć wszyscy we wszystkich gospodarkach. A Pani jest zwolenniczką bezwarunkowego dochodu podstawowego?
Ja wiem, że on wzbudza mieszane uczucia i z tego co wiem, te pierwsze fazy eksperymentalne badań nad wpływem prowadzą do mieszanych wniosków. Natomiast ja myślę, że w pewnym momencie może się okazać, że praca w pewnych obszarach staje się luksusem i a bezrobocie też ma swoje specyficzne jak gdyby uwarunkowania. W związku z tym taka forma wsparcia, taka forma organizacji rynku pracy w tych bardzo zaawansowanych gospodarkach, myślę, że zasługuje na rozważenie. Nie byłabym tak bardzo przeciwna już teraz. I jeszcze zupełnie na koniec, trochę prowokacyjne pytanie, ale myśli Pani, że bo w pandemii wiele osób straciło miejsca pracy, czy po pandemii, dzięki rozwiązaniom przemysłu 4.0, dzięki sztucznej inteligencji, dzięki cyfryzacji, te miejsca pracy, które zostały zabrane ludziom, czy przedsiębiorcy zastąpią je robotami i sztuczną inteligencją? Myślę, że nie. Aż tak daleko to nie zaszło. To znaczy, przynajmniej tutaj w naszym regionie zastosowanie tych technologii to są ogromne inwestycje, ogromne pieniądze, strategia, czas, więc mimo wszystko nie sądzę, żeby to tak drastycznie wzrosło i jakby było tutaj problemem. Natomiast bez wątpienia COVID, pandemia i zmiany, które powoduje, no to jest taki impuls do innego myślenia, do zmiany myślenia, do pewnego nowego mindsetu, że tak powiem, i po stronie polityków, i po stronie przedsiębiorstw, i po stronie pracowników.